rocznica powstania wielkopolskiego nie tylko dla Wielkopolan ma ogromne znaczenie, ale również dla mieszkańców Murowanej Gośliny. Dzięki wybuchowi powstania wielkopolskiego 1 stycznia 1919 roku wszystkie urzędy zostały wyzwolone przez mieszkańców, na czele których stał ksiądz Tytus Orański, proboszcz goślińskiej Fary i ksiądz Norbert Szwaba z Białężyna oraz liczni mieszkańcy. Nie trzeba było walczyć o Murowaną Gościnę, jednak lokalni mieszkańcy i patrioci ruszyli w bój. Trzech naszych mieszkańców zginęło w powstaniu wielkopolskim, ale oczywiście ono zakończyło się sukcesem. W związku z tym rokrocznie obchodzimy tą uroczystość, składamy wieńce przy pomniku poświęconym powstańcom wielkopolskim, następnie jest msza święta w Białężynie i tradycyjnie jest przemarsz do szkoły podstawowej w Białężynie, gdzie dzieci przygotowały inscenizacje związane z powstaniem wielkopolskim.